Okej, okay, już po 19 można zaczynać. Jestem Lawil i będziemy kontynuowali przygody The Elder Scrolls Skyrim. Jestem teraz w Falkret. I pasowałoby znaleźć Runmila w tym momencie, żeby zakończyć serię questów w tymże miejscu. Tak jak tutaj skończyłem, tak będę kontynuował. Po zakończeniu tego materiału posprzedaję wszystko, co mam. I gdzie jest Runmil? Najpierw. Wrogowie są w pobliżu. Gdzie? Przysmażył mnie. Skrót baniec. Także przygodę rozpoczynam od smoka. Krwawego do tego. Mam nadzieję, że nikogo mi nie zeżre. Będę się chował za budynkami, żeby nie przyjąć na siebie pełni tego ognia, który on wypuszcza. Zdaję, że życie się gdzieś ukryje. Aha, nie, smaży kogoś. Strażników przy bramie. Skubaniec. Zginąłby się już. Długo mu to idzie. Takie krytyczne. No, chciałem zadać ostateczny cios. Nieśmiertelny, prawie. Zabił kogoś? No, jednego ze strażników. Robi się nerwowo, kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika z wyciągniętą bronią. Schowałem. Więc tak, co mamy? Ametyst. Rokową buławę. Kości, łuski. Mam przeciążenie. Niedobrze. Jeszcze mam tutaj strażnika, którego też pasowałoby ogołocić ze wszystkiego dobra, które on posiada. Trzeba do tego tarczę dosyć drogą. Ja zaraz tutaj znajdę odpowiednie do sprzedawcę i pokażę mu swoje skarby. Naprawdę nie żyje? Na bogów! Nie, nie, nie żyje. Co powiedzieć? To nie to? Tutaj. I krzyki, krzyki. No niestety nie mam więcej, żeby rozdać. Gdyby nie to. A smoczych dusz mam luźne dwie. Niemożliwe. Ty. Udało ci się przejąć jego duszę. Sklep Szara Sosna. Nie do wiary, że tacy prowincjusze jak ty mogą włóczyć się po Skyrim. Rozejrzyj się. Czy on ma kasiorę? Ma. Ostatnio mu wcisnąłem całą masę paskudztwa. Będę musiał dotrzeć do swojej skrzyni i zrobić jakieś porządki. Buty tężyzny. Dokładnie, będę musiał. Może ma jeszcze jakieś rudy, rudy. Tak, ruda żelaza. Ja mu to sprzedałem. Tak. Teraz będę musiał z powrotem odkupić. Coś jeszcze, coś jeszcze. Wytrychy. Teraz.
sprzedam mu resztę wampirzych rzeczy. Spróbuj coś ukraść, a pożał. Skoczę się do białej grani, tam jest magiczny kuferek. I wszystko do niego wpakuję. Potem poszukam Rudmila, może akurat będzie. Kuferek. F5 na wszelki wypadek, jakby mnie tutaj zaatakowały wampiry i zabiły któregoś z mieszkańców. Sporo tego mam. Świecznik, na co mi świecznik? On był drogi. Co tu jeszcze? Sztylety, miecze. 169, nadal mam za dużo wszystkiego. Tylko gdzie to się wszystko poukrywało? Pewnie tu. Waga. Dokładnie. Na szczęście mam myszkę z trójklikiem. Na razie nie zamierzam komponować żadnych mikstur. No to to już jest zrobione. I tak powinno wystarczyć. Poza jeszcze tym łukiem. Dobra, Mr. Rudmil. Mam nadzieję go tam teraz znaleźć. Pasowałoby się wyspać w gospodzie. Jest, Rudmil, nie Rudmil. Ust jest odpowiedzialny za cmentarz tutaj, Falkret, a ja zajmuję się kapliczką. Okay. O, na łaskę Arkaja, nie. Jestem zbyt stary i słaby, a ten cmentarz zbyt wielki. Kust jest moim asystentem. Pomaga mi zajmować się nagrobkami i utrzymuje cmentarz w czystości, jaka przystoi w miejscu spoczynku. Nauczę cię części tego, co sam umiem, ale zachowaj ostrożność. Aha, to nie. Tak, światłość ta opcja zstąpiła na mnie po wielkiej wojnie. Tak wielu zginęło z mojej ręki, mojej magii. Mam szczęście, że Kust i mieszkańcy Falkret zaakceptowali mnie jako jednego ze swoich. Możesz wyświadczyć elfowi przysługę? Zgubiłem swój dziennik w jaskini, którą badałem. Zapłacę za przyniesienie mi go z powrotem. Okej. Podejmiemy się tego. Błogosławieństwo Arkaja za twoją pomoc. Rozpadlina rozdarczej skały. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Że będzie blisko. Jednak nie. No to mam tak, 5 rano. Przydałby się jakiś łuk. Nie jakiś, tylko mój. Do tego, żeby się bronić przed złymi mocami tutaj. Może trafią się jakieś przygody, albo jakieś polowanie. Tutaj widzę, widziałem jelonka. Chętnego uczestniczyć w moim polowaniu. I po nim.
No i tak, jelonek jest mój. Czy mnie tu coś widzi? Nie. Nie widzi. Akurat skór mi będzie potrzebne tyle, że sam nie jestem w stanie policzyć. Nie ma to jak wycieczka przez las. Jeszcze nie ta jaskinia. Jeszcze kawałek. Po drodze pozbieram trochę kwiatków. Daleko jeszcze? Daleko? Co ja tutaj mam? Lawendę. By się nie okazało, że to jest gdzieś u góry. Oj, u góry, u góry. Jak to dokładnie wygląda? Trzeba przejść po prostu naokoło. A to trupy? Koń, pusto. Coś zeżarło konia w środku nawet, żeby nie mógł wziąć mięsa. Tutaj jest kolejny trupek, Kazit, już go mijałem. Książkę przeczytałem, tylko że jest droga. Do tego miotła, inne pierdoły. On tu już właściwie nic nie ma. Patrz, co znaleźliśmy. Sprzedam ci trochę, jeśli chcesz. Znalazłem je przy starym moście Dwemerów, daleko na zachodzie. Za małą opłatą zaznaczę ci je na mapie. No dobra, zobaczymy, co mają. Dziękuję. Tutaj znajdziesz ruiny. Do następnego razu. Mapa. Dzieciaki sprzedają informacje. Przeprawa skrytego ludu. Ciekawe, ciekawe. Chyba, że dzieciaki w takim miejscu jeszcze same. A ja zaraz będę na miejscu. Zostałem wykryty. Są w ogóle ludzie, o ile nie bandyci. Myśliwy. Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach. Łoś. No, nie obrazi się. Chyba, że mu zabrałem mięso i skórę. Akurat to, co najbardziej wartościowe u łosia. Jedyne, co można zabrać w tym świecie. Baniec będzie tak we mnie ciskał pod lodem. Jedzenia sobie nie wziąłem, samą dziczyznę. Premia do zdrowia. Dalej nie wyrzuciłem tej mikstury.
Przywrócenie zdrowia 22. Dałoby się jeszcze zażyć jakiejś mikstury. Litości! Jakiej litości? Co ty to? A i do tego Fisher! Huhu, ale pięknie. On miał krasnoludzki sztylet. Dokładnie. Jeszcze jakieś jajo, szaty, strzały. Czyli ja tu trafiłem na nekromantę. Doświadczonego, to nie będzie łatwo. Orkowy sztylet, mogę się go spokojnie pozbyć. Już. I wziąć krasnoludzki. Także mam krasnoludzkie sztylety. Ustawię sobie od razu pod dwójką. Zapis. No więc tak, mam awans. Dodam sobie to do kondycji zdrowia, nie kondycji. Teraz interesuje mnie broń jednoręczna, bądź skradanie. Tak, jest skradanie. Mam jeden punkt. 15-krotność ataku. Ja mam zamiar się tutaj ładnie skryć. No i po doświadczonym nekromancie. Też ma jakieś ciekawostki, krasnoludzkie rzeczy. Tak. Ja chciałem leczenie. Będę wykorzystywał tą magię, którą mam. Przy okazji do ekspienia. I leczenia się. Bo i tak magia mi do niczego więcej potrzebna nie jest. Okej. Okay. To już mnie ktoś wykrył. Nie mam cichego czarowania, niestety. Będę wykryty za każdym razem, jak będę próbował coś czarować. Tak jak w tym wypadku. Kości zostały rzucone. I rozsypał się biedny. Jeszcze do tego sam do mnie przyszedł. Że on nie ma nic wartościowego, co mógłbym chcieć wziąć. Co my tutaj mamy? Jakieś schody do góry? Pierdoły. Schody do góry prowadzą do jakiejś kapliczki. Jedynie. I do pułapki. Tylko szkielet jej nie nacisnął. Tutaj mam kolejną pułapkę. Tu jest jeszcze jedna, alarmująca. Mam włączone ciche stąpanie, dlatego jej nie uaktywniłem. Tutaj mam tak. Szkielet. Jeden. Łapka, która zrzuci ogień. Ojoj.
Samo się zrobiło. Samo. Szkielet sam bezczelnie nacisnął. Mogłem to wykorzystać w innym momencie, ale... Trudno. Jedyne co zyskałem, tą łączkę. Co to było? Tu coś miałem. Rudę srebra. Jak ładnie. Tylko jestem ciekaw, czy ta jaskinia zakończy się na... Na tym, że ją obejrzę, zabiorę ślizgacz. Że ją obejrzę i zbiorę ten pamiętnik. Czy będzie jeszcze coś do tego? No to jak był ślizgacz, tak już ślizgacza nie ma. Tu zapewne jest wyjście. Czy może jeszcze trafię na jakieś artefakty w postaci krzyku? A nie by było. Mieć coś nowego. To sobie zostawię. Tutaj kolejne kości informujące. Grzechotki. I oliwa. Oliwa wraz z pułapką. Tutaj widzę nekromantę. Jak coś to... Uczeń od nic nie pomaga. Ale mnie przypalili. Może się uwolnię od nich. Uwolniłem. No nie no, między nogami szkieleta. Teraz jak tu pod... Teraz jak tutaj podejdę, podejdzie, to będę przynajmniej go słyszał. Powinien uaktywnić grzechotki. Ale nie podchodzi za blisko. Okej. Na pewno było. Odsuń się kawałek. I pięknie, prosto w lędźwia. Nie miał szans tego przeżyć. Idę dalej, zapiszę sobie na razie czego. Skubańcy są tutaj mocni. Szkielet. Chociażbyś mączkę dał. Doświadczony mag. Czarna, orkowy sztylet. Jeszcze do tego klejnoty dusz. Może być. Mi nie pasuje jak najbardziej. To jest drugi z przyjaciół. Doświadczony nekromanta. No to to było dosyć ładnie. Nacisnął pułapkę, zapewne spłonął. Oj, oj. Uderzyły go drzwi. Co ja tutaj mam? Kuferek czy ladnik?
No, otwieraj się, otwieraj. Złoto, zbroja i sztylet. To mnie nie interesuje akurat. Teraz. Worki. Z czego ten był pusty? Ten też, ale z przyzwyczajenia już wciskam. Tutaj jest tak. Prawo. Pójdę w prawo. Wiszący mech. Dobra moja. Szkoda, że nie usunąłem tego nekromanty z tego przycisku, bo jak mi przyjdzie uciekać, to mogę mieć problem. Tam jest jeden. W ogóle mnie zastanawia ten pamiętnik tego Runila. Jest jeden, ale się ukrył. To mi nic nie daje. Jest ich tu dwóch. Może po prostu wyczekam moment. No, i kolego, idziesz, czy się ukrywasz? W zależności co to jest, bo jak to jest zwierzę... W sumie to nawet nie wiem, co to jest. Skubaństwo. Weźmy sobie w ogóle to leczenie pod piątkę. O tak. Drewniane drzwi. A być może to był szkielet. Skradanie wzrasta. Doświadczony przywoływacz. Może być trudny. Jak on sobie pójdzie, spróbuję się do niego podkraść i trzasnąć sztyletami. Chociaż wolałbym podedek spić łuk. To też jest dobry. Dobra broń do walki. On będzie teraz ważył zupę. Zapis, jakby chciał mnie zabić. Załatwiony. Po cichu. To co on tu jeszcze ma? Pieniądze. Buty mnie nie interesują. Rożen. Czarna szata maga, buty też nie interesują. Tutaj jest spokój. O, ta jaskinia ma drugie dno. Żelazny hełm. Umiejscowiony na postumencie. Jak wezmę, to coś się popsuje. Albo coś mnie zeżre. Nie uśmiecha mi się ta opcja, żeby mnie coś zeżarło. Wilczy korzeń, awersja. Księżycowy cukier. Będzie można pędzić. Skunę.
Skumę. Dokładnie. Ojoj. Uaktywiłem pułapkę trującą. Słyszycie to, co ja? Słyszycie to, co ja? Tylko ja mam aktywny jakiś efekt. Coś mnie tutaj... Premia... Nie, już nie mam aktywnego efektu. Tak mnie to korci, żeby wziąć ten hełm. No i co? Uruchomiło się coś? Nie, ale dojrzałem kufer. F5. Jakby mi się skończyły wytrychy, a mam ich niewiele. Mistrz. Jest tutaj tyle wspaniałych kufrów do otwarcia, a ja nie wziąłem sobie ani krzty umiejętności do ich otwierania. To tak. Prawie dobrze. Za daleko. Tu za daleko jest. Ja spróbuję tu, w tym miejscu. Też za daleko. W takim razie nie w tą stronę, tylko troszeczkę bardziej w lewo. Spróbuję tak. Jak już próbowałem, na to wychodzi. Jak nie tak, to troszeczkę w prawo. Nie wytrzymam. Jest taki jeden mały punkcik, który mogę otworzyć na poziomie mistrzowskim. Jeden, jedyny. Nie mając żadnych perków. Krasnoludzki łuk. Szata pomniejszego zniszczenia. Fajne rzeczy. Czym się to różni od mojego łuku? Tym, że mam drugi. Co my tutaj mamy? Wrota. Żadnych pułapek, ukrytych rzeczy. Tutaj nic. Są wrota. Tylko i wyłącznie wrota. Z tego żelazne. I tam mam jakiegoś debila, którego ustrzelę już od razu. Uczę jakiś z tego maga. Wiem tylko, że jest ich dwóch. Niech mnie trochę poszukają, jak dla mnie to lepiej. Skradanie wzrasta. Czy idą w tą stronę? Idą. Nie interesuj się. Nie interesuj się, stary. Uhuhuhuhu, pięknie. I po chłopie. Znajomy dźwięk, że już jest po wszystkim. Ja mogę spokojnie wykorzystać ogniste pułapki. A tronach. Jeszcze mi tego brakowało. Patrona, który wszystko podpalił.
parasole ognia. Wiszący mech? Wiszący, wiszący. Kostur odmrożenia. Biorę kostur. Jakby to jakoś ładnie wyglądały, to będę sobie je składował. Na razie nie, magiczny katalizator. Tam była ofiara. Żeby tylko nie wstała, nie zamieniła się w jakiegoś straszliwego zombie. Dziennik Runila. Elfią zbroję już mam. Skórzaną zbroję nie potrzebuję. Diadem. Pięknie. Finał. Zapis. Leśny elf. No i co? Ogień, ognisty oddech. Czyżby to było powiązane z tym Atronachem? Niezwykły klejnot muszę zabrać. Bo to jest jedno z miejsc, które już chyba raczej nie będę się wracał. Maski, skóry, szkoda tych elfów. Breton? Badania tu prowadzili nad ludźmi, elfami, innymi pierdołami. Zobaczmy. Nowy krzyk. Ognisty oddech. No i... Wow! Będzie dobrze. Pół minuty odnowienia. Co ja tutaj mam? Jeszcze parę składników. Węgiel drzewny mi się do niczego nie przyda. Wampirzy był? Wampirów tu nie było. Chyba, że składowali. Ametyst. Łączka kostna. U góry coś jest? Nie ma. Tutaj? Też nie. No i co? Ja tu otwarłem. A tu nie ma wyjścia. Byłeś się zawiedziony. Ja zaraz wrócę.
Jedziemy dalej z tym koksem. Tylko ja nadal nie wiem, jak to otworzyć. Chyba, że nie ma z tego wyjścia. Stąd. Jest. Postrzegawczość. Jestem w miejscu, z którego przyszłem i tutaj by mnie zaatakował zły, wredny i głodny ślizgacz. Nie uaktywniam płyt naciskowych. Uaktywniam. Może i nie uaktywniam. Mniejsza z tym. Okej, dopiję. I wychodzę z tej jaskini. Jestem ciekawy tego dziennika. Nie wiem, czy sobie do niego nie zerknąć. Jest dzień. Ładnie. Jest dzień. Jest tak. Księgi Dziennie Grunilla. 17.2. siewu. Od dawna już nie pisałem w swoim dzienniku. Przyznaję ze wstydem, że kiedyś ściągnąłem go z półki. Mało nie udławiłem się kurzem. Niewiele jest do opowiadania. Poza tym, że znów śniły mi się koszmary o wojnie. Zdaje się, że to typowa przypadłość tych, którzy doświadczyli jej bezpośrednio. Pisanie o tym przynosi mi ulgę. O! 19. Otrzymałem list od Andrusa z Białej Grani. Zaprosił mnie do siebie i zamierzam go odwiedzić. Dawno już nie byłem w tym mieście. Obawiam się jedynie Talmoru. Słyszałem, że jego agenci działają na terenie Skyrim, eliminując wyznawców Talosa. Muszę pozostać w ukryciu. Czyli mamy ukrytego wyznawcę. 28.2. siewu. Powróciłem z podróży do Białej Grani. Niewiele kwiatów zdążyło przez ten czas wyrosnąć. Niemal cały Skyrim zakwitł na czerwone i niebiesko, ale w mieście i na jego obrzeżach znalazłem tylko kilka kwiatków. Spróbuję to zmienić. Można by nieco uatrakcyjnić ponure miejsce. Poproszę Teklę o pomoc. 9. Śródrocza. Spędziłem większość dnia pocieszając Loda, który otrzymał wiadomość o śmierci swojego kuzyna Grimswotra. Obaj byli sobie dość bliscy w młodości. Lot pił i opowiadał o swoim dzieciństwie. To było wzruszające, ale i smutne. 22. przez Falkert przechodził dziś pewien handlarz. Kupiłem od niego kilka kadzidełek. Był całkiem przyjaznym młodym nozrydem, który poszedł w ślady ojca. O ile dobrze pamiętam, zwał się Valbjorn. No i... W sumie tutaj taki zwykły dziennik, do którego ma sentyment, a ja mam jelenia. Jeleń jest mój, ja go upolowałem, pierwszy zauważyłem. Gdzie on jest? Jeleń. Padł. Okej, mam. To teraz mogę spokojnie powrócić do Falkryt. Nie będę tutaj latał z łukiem, bo się doczepią strażnicy. Witaj, daj znać, jeśli... Nagnaty Szora, przystojny mężczyzna w Falkret. Przystojny? Może. Wojna to w Falkret nic... Dziękuję. To zbiór boleści, o których próbuję nie zapomnieć. Proszę, obiecałem ci to. Zrobione.
750, ładnie, ładnie, postaraj się. Życie jest stanowczo zbyt krótkie, przyjacielu. Nie zmarnuj go. Okej, więc tak. Zadanie z Rumilem. Z Rumilem, czemu mi się tak myli? Zrobię mi jasno oznaczę ze swojego notesu. Zostało mi jeszcze jedno. Błysnęła żelazem, pancerzem. Tylko chciałbym wrócić do białej grani, tam było po mieć walce, ledwie się zaczęła. Do czynienia z zadaniami związanymi z ubijaniem gigantów. Na razie tak krążę między tymi dwoma miejscami. Pojawił się przymrozek. Zimno zaszkodziło. Okej. Okej, umiejętności. Czy mam to rozdane? Mam. No to jest spoko. Siwowłosi czy dziecięta wojny? Ani nie jestem za tym, jak jestem. Pytałem, po czyjej jesteś stronie? Siwowłosych czy dzieciąt wojny? Jeszcze nic nie wiesz o tym mieście, co? W Białej Grani istnieją dwa klany. Siema, Dyrdas. Oba bardzo stare i szanowane. Jedyna różnica jest taka, że siwowłosi odwrócili się plecami do cesarstwa, a my, dziecięta wojny, pozostaliśmy lojalni. Więc pytam jeszcze raz, siwowłosi czy dziecięta wojny? Prędzej czy później wszyscy musimy wybrać stronę. Niech żyje cesarstwo! Tak, będę musiał wybrać stronę, tylko ja nie zamierzam tego robić teraz. Ja sam do końca nie wiem, którą stronę wziąć. Co ja porabiam w Skyrimie? A zrobiłem zadanie związane z Rugilem. Odebrałem jego dziennik, gdzie było pełno przywoływaczy, nekromantów, szkieletów. Trafił się też Atronach. Lubię te prace. Dobra. Hulda. Chcę pokój. Jasne. Masz dobę. Jak zrobiłem to zadanie, to... A jeszcze wcześniej był smok. I zdobyłem ognisty oddech. Krzyk. Także tak, to poza tym nic więcej już nie było. Kredens, okradnij. Nie będę okradał. Więc tak, ja będę spał do godziny... Przez 8 godzin. Tyle powinno wystarczyć. No i mam jeszcze do spożytkowania jedną złotą duszę. Wolną od zła wszelkiego. Może opowiem ci. 90%, żeby ukraść. O przeznaczeniu innym razem. Nie brudne złodziejskie łapy. To było to 90%, żeby ukraść. Nie zbliżaj się do... Nie. Dobra. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Ukradłem delikatnie troszeczkę pieniążków. A z kim byłeś? Z koleżanką? Narzeczoną czy żoną? Może ze znajomymi? Aha, właśnie. Hulda, daj mi zadania. One, te zadania z tymi... O tak, przepowiadam, z tymi jeśli gigantami. Szukasz pracy, to może porąbiesz trochę drewna na opał. No nie. Nie ma. Ludzie mówią, że w pękninie mieszka ktoś, kto potrafi zmienić twoją twarz. Sprawić, że zaczniesz wyglądać inaczej. Dajesz temu wiarę? Jeszcze towarzysze? Wjorvaskr? Z tego, co słyszałam, rekrutują nowych członków. Dobra, to niech rekrutują. Ja się do nich udam. Nie mam jeszcze zadań związanych z gigantami. Trudno, szkoda. A ile masz lat? Jorvask. To tu będzie trzeba stać się wampirem. Wilkołakiem. Nie wampirem. Mała pomyłka. Uderz, wyskręci ramię. Otwiera się na ciosy. Biją się. Musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Biją się. Takie rzeczy w Skyrim 23. Nie jesteś za młody. Dość, koniec! W
Zbliża się dość końca, trzaska się dalej. Myślisz, że masz jakieś szanse? Merik! Zabić! Załatwię cię! Na razie im się przyglądam. Porozmawiać z przywódcą obrońców świtu się w obrodzie? Nie. Użyj warsztatu. Gdzie to jest? Odnajdź rzeźbiarza. Porozmawiaj z Heroldem towarzyszy. O to mi chodziło. Galka! A niech cię Azura przeklnie! Ta, pozdrowienia od Azury. Przeklnie cię. Właśnie, będę musiał się tam wybrać. Aha, czyli ze względu na studia uważasz, że jest jeszcze za wcześnie. Och, jestem tylko służącą. Tak, ja to rozumiem. Chcesz porozmawiać z jednym z towarzyszy. Dobra, zapisane. A ty gdzie leci? Pa, Wilkas. Kolejny ambitny gość. Myślisz, że możesz tu tak po prostu wejść i się do nas przyłączyć? Przybywasz znikąd? Do nas... Czego znowu? Zapytam go, czy mogę dołączyć. Nie wiem, czy się do tego nadajesz i nie mam czasu, by to sprawdzić. Jeśli Kodlak za ciebie poręczy, może dam ci jakąś robotę. No dobra. Do następnego razu. No dobra. Kodlak niby ma poręczyć. My nice. Wszyscy to brzemię, które musimy dźwigać, ale możemy to przezwyciężyć. Obcy okay. Wkracza w nasze progi. Kim są towarzysze? Twoje pytanie niesie ze sobą więcej, niż mogłoby ci się wydawać. To jedna z tych rzeczy, nad którą zastanawiamy się całe życie. Różnica pomiędzy szlachetną grupą wojowników i obdartą bandą skrytobójców jest cienka, jak krawędź ostrza. Ja próbuję prowadzić nas właściwą ścieżką. To dobrze, że ktoś taki jest? Doprawdy. Pozwól, no, że na ciebie spojrzę. Tak, może. Pewien hart ducha. Nie jestem niczyim mistrzem, Wilkas. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, mieliśmy kilka wolnych łóżek w Jorvaskr. Dla tych, w których sercach płonie żar. Ale Wilkasa nie ma. Przychodzą do nas ci sławni. Czasami mężczyźni i kobiety przychodzą do nas, szukając sławy. Nie ma to znaczenia. Liczy się wyłącznie ich hart ducha. Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce, chłopcze? Możliwe. Być trochę przeszedłem. Oto Wilkas. Sprawdzi siłę twojego ramienia. Wilkas, zabierz go na dziedziniec i zobacz, co potrafi. Telepatia. Czytaj. Ale wyjdzie, że będę kradł. Więc nie będę kradł. Rozpoczęty do broni. Trenuj z Wilkasem. Och, jestem tylko służącą. Wynęzgniała. Niezły przydomek. Więc wychodzę do Wilkasa, który dostał telepatyczną wiadomość od Kodlaka. Oni wszyscy już wszystko wiedzą. Tu się bójka skończyła. Jak Kodlak mówił, będę miał tutaj własne łóżko. To dobrze. Dobrze. Jest. Wyszedł. Staruszek kazał mi się tobą zająć, więc weźmy się do roboty. Spróbuj się na mnie zamachnąć parę razy. Sprawdzimy, w jakiej jesteś formie. Nie martw się. Wytrzymam to. Nie trzeba było tu przyłazić. Nieźle. Następnym razem nie będzie dostał tak łatwo. Dostał cię skrytyczny. Może ci się uda. Ale na razie jesteś dla nas tylko szczeniakiem. Więc rób, co każę. Oto mój miecz. Zanieś Eorlundowi do naostrzenia. Uważaj, ten oręż jest prawdopodobnie wart więcej niż ty. Miecz Wilkasa dodano.
Zerknij z ciekawości, sobie zerknę na ten miecz. Miecz Wilkasa, miecz Wilkasa. 187 wagi mam. Obrażenia 16. Prawdę powiedziawszy, to nie jest ten miecz zbyt wiele wart. Kształt dachu wygląda jak łódź wikingów odwrócona. Specjalnie to tak zrobione jest. Co cię tu sprowadza? Wilka z przysłowie. Zgaduję, że to twój pierwszy raz w tych stronach. No. Oj tam, nie przejmuj się. Kiedyś wszyscy byli szczeniakami. Po prostu nie lubią o tym mówić. I nie rób zawsze tego, co ci każą. U towarzyszy nikt nikim nie rządzi. Nie wiem, jak im się to udało, ale dopięli swego. Od czasów Izgramora nie mieli żadnych przywódców. Kodlak jest heroldem, swego rodzaju doradcą całej grupy, choć każdy mąż odpowiada za siebie. Każda kobieta też. Sam nie jestem towarzyszem, ale żaden z nich nie potrafi się dobrze obchodzić z kuźnią. A dla mnie to zaszczyt móc im służyć. Nazywam się Eorlund Siwowłosy. Pracuję w niebiańskiej kuźni. Najlepsza stal w całym Skyrim. W całym Tamriel. Dobra. Chciałbym cię prosić o przysługę. Pracuję nad tarczą dla Aeli. Moja żona jest w żałobie i niedługo muszę do niej wrócić. Byłbym zobowiązany, gdyby ktoś zaniósł to Aeli w moim imieniu. Dobre. To nie jest rozkaz, tylko zwyczajna przyzwoitość. Pomóż staremu kowalowi. Muszę wracać do pracy. Okej, okay. Jest tarcza dla Aeli. Tarcza. Jest. Mam tarczę i wygląda w miarę przyzwoicie. Jest Farkas. Jesteś tu nową osobą. Nie ufam. Mój brat Wilkas jest lepszym rozmówcą ode mnie. Powinien gdzieś tu być. No, siedzi obok. Lubisz sobie pogadać, prawda? Och, jestem tylko służący. Czy to tędy? Tak. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Ojoj, fajne wdzięki. Nie pamiętam twojej twarzy. Mam cię na oku. Tak? Okej, więc... Dobrze. Czekałam na to. Cieszę się, że udało ci się tu dotrzeć. Znasz go? Widziałem, jak trenował na dziedzińcu z Wilkasem. Jestem tu nowy. Podobno dostał od ciebie tęgielenie. Lepiej, żeby Wilkas tego nie słyszał. Myślisz, że sprostasz Wilkasowi w prawdziwej walce? człowiek czynu. Farkas pokaże ci, gdzie będziesz spać. Farkas. Ktoś mnie wołał? Oczywiście, lodowy muszczku. Pokaż ci świeżynce, gdzie śpi reszta żółtodziobów. Nowa osoba? Pamiętam cię. Z daleka wygląda, jakby nie miał oczu. Zaprowadź mnie tam, gdzie będę spał. Chciałbym wiedzieć, gdzie łóżko mam. Skior i Aela lubią mi dokuczać, ale to dobrzy ludzie. Zmuszają nas, byśmy byli jak najlepsi. Miło jest zobaczyć w okolicy jakąś nową twarz. Czasami robi się tu nudno. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. To życie bywa ciężkie. Kwatery są tutaj. Po prostu wybierz łóżko i połóż się na nim, jeśli ogarnie cię zmęczenie. Tylma utrzymuje to miejsce w czystości. Zawsze to robiła. A więc jesteś. Wygląda na to, że inni nie mogą doczekać się spotkania z tobą. Przyjdź do mnie albo do Aeli, jeśli będziesz szukać pracy. Gdy już wyrobisz sobie imię, Skior lub Wilkas mogą mieć dla ciebie jakąś robotę. Powodzenia. No to będę miał także towarzyszy.
zadania. Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia, mamy kłopoty na miejscu w twierdzy Białej Grani. Nic czemu nie dalibyśmy rady. Jaki kłopot? Zwykła grupka bandytów. Tchórzy, którzy nie powinni stanowić problemu. Okej, zajmę się. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Zrób, co trzeba zrobić. Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia... Obóz Cichych Księżyców. Czyżbym tam czasem już kiedyś nie był? Prawdopodobnie tak. Tyle, że wychodzi pamiętam, na to. Opiekuję się wojownikami Jorvaskr. Super, super, że jest ktoś, kto może się opiekować. I to z własnej woli. Nikt tutaj nie jest na siłę i nikt nikogo nie trzyma. Niby banda najemników, ale z zasadami. Więc tak, obóz Cichych Księżyców. Ja tutaj byłem. Wyjdę sobie ze stajni. Po drodze gdzieś widziałem korunt kiedyś wcześniej, czy tam żelazo. Jedno i drugie chciałbym zebrać. Więc komu w drogę, temu szkło w nogę. Także jedno z takich mniejszych zadań pobocznych. Dobrze jest mieć zajęcie, bo tak to takie bezcelowe latanie po tej mapie miało, nie miałoby najmniejszego sensu. Szybko by się znudziło i można byłoby to wyłączyć. A to było gdzieś tutaj. Gdzieś tu były te złoża. Mnie one strasznie interesują. Chyba powinienem był iść tamtędy. Następnym razem. Jeszcze mam tutaj tyle zadań, że spokojnie zdążę to zebrać. Jako, że jest dzień, chodzę jak w swoim składzie porcelany. A ja chciałem jeszcze wykorzystać to miejsce do polowania. Więc tak. Piękne. Uwielbiam te finishery. Nie wiem, czy tylko ja, ale kamera tuż obok pędzącej strzały, bądź za pędzącą strzałą. To jest takim zwieńczeniem strzelania. Żeby to coś się na mnie czaiło. O kurde, tego się nie spodziewałem. Kota szablozowego. No i biedny Kiciuś. Ten biedny Kiciuś. Ja jestem biedny. Bo mnie Kiciuś goni. Jest, znalazłem. Tylko żebym nie stracił mojej zwierzyny. No chodź tu Kiciuś, chodź. Chodź. To ustrzelony. Pięknie, skóra mi się przyda, kły, wszystko mi się przyda. Tam widziałem błotne kraby. A ja teraz właśnie do mojej żyły korundu. Ta, dam ogłoszenie do telewizji. I to by była wtedy chyba najlepsza promocja. Gdzie jest mój jelonek? Jelonek jest tutaj. Tylko nie wiem, czy ja od niego zabrałem. Nie jelonek, tylko łoś. Jeszcze mnie do tego interesują te kraby błotne. Upewniłem się, że wszystko zabrałem. Dokładnie. No to, że fajnie prowadzę, to dziękuję. No, mnie nie oceniać. Po prostu robię swoje. O, lekki pancerz wzrasta. Aż tak silnie mnie uderzył. To jest ja upiekę dwa kraby na jednym ogniu. Masz krabie. A gdzie
Gdzie drugi? Gdzie drugi? Drugi, drugi. Może po prostu... Ja pamiętam, jak skillowałem leczenie pancerz i tarcze na mamutach. To było dopiero. Czekanie, aż kolejny strzał padnie na tarczę. Wchodziło do tego... Tu jest ten krab. Tylko dziwi mnie, skąd ten krab ma pieniądze. Zeżar, czy co? Coś przestraszyło łosia. Jelenia. Kurde, to było piękne. Nie biorę spowolnienia czasu, bo... Nie byłoby tej satysfakcji. Tak, niewidzialny jestem przez kraby. Także jednego załatwię. Skubany chyba mnie na węch biorą. No i co, nie mogę sobie trafić. Tak, jelenia trafiłem, który biegł. Ucznictwo wzrasta, nogi, same fajne składniki alchemiczne. Jeleń jest pusty. Gdzie to... Tu jest jeszcze jakiś młody. Był młody. To jednego ustrzeliłem i go nie ma. Skrył się. Tu gdzie jest ukryty? Już nie jest ukryty. Dobra, jestem widoczny i wykryty. Trafiłem go i usmażyłem pieczyste. Gdzie są pozostali wrogowie? Krzyk powinien resztę zwabić. A krzyk, jak sama nazwa wskazuje, jest krzykiem. Nie zwabił nikogo. Worek mąki. Znowu to wziąłem. Tu jest pusto. Tutaj ktoś powinien przy palenisku być. Jest? Nie ma. Tak, i żeby było mało tego, łososie się nie odnowiły. Worki mąki znowu biorę. Będę żar. Całe wory. Jak zdrowia nie będę miał. Oj, bandyta zbir. Będę musiał popracować nad tym skradaniem, jest naprawdę kiepsko. Teraz będę żar worki mąki w sztuk 8 każdy, przypuszczalnie waga kilogram. 4-8 kilo worków, chleb, 6 jabłek, dziczyzną też nie poskąpię. nogi kraba błotnego, nieupieczone. Pomidor, por. Tutaj mam jeszcze jakieś miksturki. O! Kończą się.
Na boku, nie! Walka na noże. I finisher. Fantastycznie. Tylko ja... Tryb wyposażenia. Użyj. Będę się uczył tych wszystkich czarów. Także zostawiłem Golasa za sobą. Nie ma, nie zdążyłeś odnowić niestety. Może w skrzyniach coś będzie. Pusto. Pusto. Także jedyne co mi zostało to... iść i załatwiać wszystkich po kolei. Tutaj moje strzały padły. Jedna. To jest znaczek, się pojawia jak mam jakieś pozytywne bądź negatywne efekty. I to jest modyfikacja... Dziękuję, Ania. I to jest modyfikacja... ze zmiany tego interfejsu. SkyUI. Dokładnie o to chodzi. Dzień dobry. Magowie, to dopiero budzenia. Na pewno mają jakieś tajemne czary, co zmieniają drewno w złoto. No, mają czary, drewno w złoto. Drewno w złoto. Co to było? Strzała, baranie. I po wszystkim. Tu jest pusto. Bandyci załatwieni. Ale przedmioty od nich sobie pozbieram. I rośliny, które się odnowiły. Grzyby się strasznie przydadzą do... nowych mikstur. A grając na tym poziomie trudności, mikstury się kończą. Tak, artyści, kieszonkowcy. Co cię ominęło? Smok cię ominął. Smok, smok, smok. Chociaż może Dyrdas powie, co cię ominęło. Ja nie oglądam streama. O, to nie tu. Otwarte. Tu się skradać nie muszę. Widzę, że ta spiżarnia jak zwykle jest pełna. Tylko się da, to chyba będę tutaj przechodził. Chociaż jest jeszcze jedno miejsce. I tam rudy żelaza jest zawsze pełno. Czyżby to było wszystko? Wszystko? Nie wszystko. Pieczone zębacze. Okej, okay. Także w górę serca. Wejdźmy do świata Skyrim. Stalowa buława mnie nie interesuje. Jeszcze się chciałbym dostać tam. Tam powinny być dodatkowe przedmioty dla mnie. Tędy. Ja kombinuję, latam w koło. Aj, tygrys szablozębny cię ominął. Polowanie na jelenie i tak dalej, i tak dalej.
będziesz mogła sobie w archiwalnym odcinku obejrzeć na YouTubie. Teraz zgładź przywódcę. Gdzie on skubaniec jest? On jeszcze dalej żyje? W którym miejscu? Skyrim tu, Skyrim tam. To nie wiem, tu jest tylko jedna droga. Czemu mi to tak pokazuje? Chyba, że coś ominąłem. Nieszczęśliwie. No tak, zablokowało mi się zadanie w takim razie. I zabiłem przywódcy, na mapie go też nie mam. O, mamut. Więc będę musiał tutaj przyjść innym razem. Także ładnie. Zostałem zablokowany przez zadanie. I tak, tak. Wyczyściłem miejsce. A przywódcy jak nie było, tak nie ma. Mojego magicznego kuferka. Ja pochowam rzeczy. Nie. To mi ten krasnoludzki sztylet oddaj. $195. $131. Zebrałem tego dosyć sporo. $108. Chyba, że będą mieli dla mnie jakieś nowe zadanie. Otrzymaliśmy wieść o kimś, kto potrzebuje pomocy w Hafingarze. Nie wiem, o co walczą, a poza tym to nie jest nasza sprawa. Musisz się tam udać, wyglądać na twardziela i zmusić tego mlekożłopa do uległości. Nic więcej. Nie chcę słyszeć o zabijaniu, rozumiesz? W takim razie bierz się do roboty. Mam iść i bić ludzi. Posiłek do wynajęcia. A co z tym? Tak, towarzysze. To mam podwójną strzałkę. Niektórzy ludzie myślą, żem głup. Jestem tu, by pomóc. Tak, mam podwójną strzałkę. Coś się zbugowało i to dosyć ostro. Mam iść do samotni.